17 maja wspominamy świętego Paschalisa Baillon, zakonnika. Paschalis Baillon, nazywany niekiedy Serafinem Eucharystii, urodził się w Torre Hermosa w Aragonii 16 maja 1540 roku. Jego rodzice, Marcin Baillon i Elżbieta Jubero, byli pobożnymi, drobnymi rolnikami. Nie stać ich było na kształcenie dzieci. Paschalis jako pasterz, najpierw trzody rodzinnej, a potem u obcych, miał wiele czasu na czytanie życiorysów świętych i innych pobożnych książek. Sztuki czytania podobno nauczył się sam, prosząc o pomoc przechodnich podróżnych. Nieobserwowany przez nikogo oddawał się modlitwie i praktykom pokutnym aż do krwawych biczowań. Kiedy miał 24 lata, wstąpił do zakonu braci mniejszych, franciszkanów ścisłej obserwancji, którzy mieli swój konwent w Montfort w pobliżu Walencji. Z powodu zaniedbanego wyglądu nie chciano go przyjąć do klasztoru. Jednak wkrótce po przyjęciu przełożeni przekonali się o jego zaletach i chcieli doprowadzić go do kapłaństwa. Paschalis jednak błagał, by mógł pozostać bratem zakonnym i tak też się stało. Uświęcenie swoje widział w zjednoczeniu z Bogiem i w sumiennym wypełnianiu najniższych obowiązków w klasztorze. Najbardziej cenił sobie zajęcia furtiana, dawało mu to bowiem wiele okazji do znoszenia przykrości, do upokorzeń, a równocześnie do pełnienia posługi wobec potrzebujących. Jego dewizą życiową były słowa: dla Boga i Zbawiciela potrzeba mieć serce dziecka, dla bliźnich serce matki, dla siebie serce sędziego. Paschalis miał szczególną cześć do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W zamian za bezgraniczne oddanie Pan Bóg obdarzył go darem kontemplacji, czytania w sercach i sumieniach ludzkich oraz charyzmatem proroczym. Te właśnie nadprzyrodzone dary i zalety były przyczyną wezwania brata Paschalisa przez przełożonego generalnego do klasztoru w Paryżu. Długą drogę z Walencji do Paryża Paschalis odbył pieszo. We Francji panoszyli się wtedy hugenoci. Zakonnik często prowadził z nimi dyskusje i odpowiadał na ich zarzuty. Ze szczególnym żarem bronił prawdy o realnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To ściągnęło na niego gniew jego przeciwników tak dalece, że pewnego dnia w pobliżu Orleanu rozjuszony tłum omalże go nie ukamienował. Po nieco dłuższym pobycie w klasztorze paryskim, gdzie budował wszystkich obserwancją zakonną, Paschalis został ponownie przeniesiony do klasztoru w okolice Walencji, w Hiszpanii. Tam ciężko zachorował. Zmarł 17 maja 1592 roku, w dniu, który sam przepowiedział. Dzień śmierci, tak jak dzień jego urodzin, był uroczystością zesłania Ducha Świętego. Legenda głosi, że w czasie mszy świętej pogrzebowej Paschalis miał dwa razy otworzyć oczy, w czasie podniesienia hostii i kielicha, by po raz ostatni uczcić ukochanego Zbawiciela pod postaciami chleba i wina. Miało to być nagrodą za to, że tak często i żarliwie przy każdej okazji uczestniczył w ofierze mszy świętej i że tak często nawiedzał Pana Jezusa w mijanych po drodze kościołach. Paschalis pozostawił po sobie około 20 niezwykłych traktatów dogmatycznych i ascetycznych. Ich treść wskazuje, że napisał je nie prosty brat zakonny, prawie analfabeta, ale wytrawny teolog. Tak liczne cuda działy się za wstawiennictwem sługi Bożego, że już w kilkanaście lat po śmierci doczekał się wyniesienia do chwały ołtarzy. 29 października 1618 roku papież Paweł V beatyfikował go, a papież Aleksander VIII wpisał go uroczyście do katalogu świętych 16 października 1690 roku. Ze względu na jego szczególne nabożeństwo do Eucharystii papież Leon XIII ogłosił w roku 1897 prostego brata zakonnego patronem stowarzyszeń i kongresów eucharystycznych. Patronuje także kucharzom i pasterzom oraz kobietom poszukującym męża, które zwłaszcza w Hiszpanii i we Włoszech proszą, żeby ich przyszły mąż był tak dobry i przystojny jak święty Paschalis. Grób świętego Paschalisa w miejscowości Villarreal został zbezczeszczony w czasie hiszpańskiej wojny domowej w latach 1936-1939, a jego relikwie spalono. W ikonografii święty Paschalis przedstawiany jest w habicie franciszkańskim lub jako pasterz, czasami z kijem pasterskim. Bywa ukazywany jako adorujący Chrystusa w monstrancji. Jego atrybutami są także krzyż, hostia oraz monstrancja.
Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętego Paschalisa przedziwną miłością najświętszych tajemnic ciała i krwi Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy jak On z tej boskiej uczty czerpali moc dla ducha naszego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.